obserwowała klatkę, kiedy wracał trzeźwy, wołała tatko, prowadziła go za rękę, dumnie przed sąsiadką. Lecz gdy wracał pijany, co się częściej zdarzało, i drobniutkie ciało ze strachu całe drżało. Wszystkie dzieci szły do domu, ona całkiem sama chowała się pod ławkę i czekała, kiedy przyjdzie po nią mama. Kiedy przyjdzie po nią mama. Kiedy przyjdzie po nią mama. Była całkiem sama. Jego już nie było. Matka szukała faceta i niełatwiej się żyło. Miała swoje towarzystwo i poznała piękny świat. Klej ją tam zaprowadził, nie zauważała wad. Poznała bratnią duszę, to był jej pierwszy książę. Kilka wspólnych nocy, no i zaszła w ciążę. On odebrał jej worek, lecz szybko się wydało, że nie tylko całować, uwielbiał jej ciało. Gdzie podziała się jej mama? Gdzie podziała się jej mama? Gdzie podziała się jej mama? Była całkiem sama. Siły. Miał się skończyć wieloletni dramat tej rodziny, lecz i matka nie wierzyła w nagłe zmiany losu. Dziecko ma wychować dziecko niby w jaki sposób. Dziewczyna więc siedziała w domu i sprzątała, a babcia godzinami wnuczkę zabawiała. Kiedy miała dość, wyszła po kryjomu, wróciła wieczorem, nie wpuszczono jej do domu. Czemu to zrobiła mama? Czemu mama to zrobiła? Czemu to zrobiła mama? Ona znów była sama. Zadzwoniła do domu, usłyszała córki głos. Mama bebe, to był największy cios. Kilka razy jeszcze potem próbowała coś naprawić. W międzyczasie jednak ostrzej zaczęła się bawić. Ktoś jej kiedyś podał rękę, bardzo się rozpłakała, lecz nic się nie zmieniło, może sił nie miała. Drugą ciążę usunęła, coraz więcej brała, zostawiła córkę z babcią. Przez